Cześć, z tej strony Gordon. Dzisiaj chciałem z Wami pogadać trochę o programowaniu, ale nie o programowaniu w jakimś konkretnym języku, a bardziej o tym, jak działa programowanie, jak my musimy myśleć programując. Będę się wspierał grą z lat wczesnych 2000. Gra nazywa się Kolobot. Tutaj wygląda to mniej więcej tak. Mamy robota, którego będziemy musieli zaprogramować w tej konkretnej misji do przejścia labiryntu. Chcę pokazać, jak nasza wiedza, w zależności od tego, jak bardzo jesteśmy zaawansowani w danym języku, wpływa na to, jak możemy rozwiązać dany problem. Nie trzeba być mistrzem w programowaniu w danym języku, znać wszystkich możliwych jego funkcji, by rozwiązać problem. Więc tak, mamy na początek naszego robota, który ma przejść przez labirynt. Na początku funkcje, jakie będziemy mieli dostępne, są bardzo podstawowe. Mamy funkcję move, która pozwala naszego robota przesunąć do przodu albo do tyłu, w zależności od tego, co damy w nawiasie. Liczby dodatnie przesuwają go w przód, liczby ujemne w tył. Każda jednostka to jest jeden obrót kół naszego robota. Druga funkcja, turn. Oczywiście turn oznacza obrót. Jeżeli będziemy się obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara, to damy 90 stopni na przykład obrót. Przeciwnie, z ruchem wskazówek zegara będzie 90, liczby dodatnie, zgodnie z ruchem liczby ujemne. Przyda nam się to, bo musimy pomyśleć, jak rozwiązać ten nasz labirynt. Trzecia funkcja, której będziemy tutaj używać, która jest bardzo wygodna do takiego łopatologicznego podejścia do programowania. W naszym przypadku nazywa się ona Error Mode. Polega to na tym, że jeżeli nasz program napotka na błąd, to nie przestanie się wykonywać, tylko zwróci nam kod tego błędu, będzie w pamięci zapisany i będziemy mogli dalej wykonywać nasz kod, mając już informację, że wystąpił błąd taki a taki. Dobrze, stwórzmy nasz pierwszy program. W tym przypadku, w tej grze, wystarczy kliknąć, tutaj troszkę ucieka ten plusik, tutaj. Tworzymy nowy program, nazywa się 1. Jako że misja jest labirynt, to jeżeli otworzymy sobie tutaj edytuj zaznaczony program, już od razu nam nadało nazwę labirynt. Nazwiemy to podejście labirynt 1. No dobrze. Od czego zaczniemy, pisząc kod? Po pierwsze, to nasza funkcja error mode. Error mode 0 i bardzo ważne, średnik na końcu. Na bank zapomnę o jakimś średniku, pisząc ten kod, i wtedy, na przykład jeżeli teraz bym zapomniał i chciał kliknąć OK, wyskoczy nam błąd. O, w tej linijce nie ma na końcu średnika. Na końcu tego wiersza. Dobrze. Mamy ten error mode. No to teraz, żeby przechwytywać, jaki jest kod tego błędu, stworzymy sobie integer, czyli miejsce w pamięci, w którym będzie się zapisywał ten błąd. Stworzymy sobie int o nazwie error r. Dobrze. I mamy te dwie pierwsze funkcje, dwie pierwsze linijki. I teraz chcemy, co ten robot ma robić. Pomyślmy, jak robot, który może tylko zwrócić, że ma błąd, czyli na przykład nie może gdzieś dojechać, do przodu i do tyłu, tutaj zapiszemy sobie i popatrzmy na ten labirynt. Jak on ma go przejechać, mając raptem tak ograniczone funkcje? Jedyny jego czujnik właściwie to jest, nie mogę jechać dalej. Jeżeli byśmy zrobili, że ma jechać cały czas do przodu, no napotka nam tą ścianę. Co ma zrobić dalej? Obrócić się w lewo. Ok, damy turn 90. Obróci nam o 90 stopni. Co dalej? Dobra, jedziemy, obróci nam o 90 stopni znowu, bo tak zapiszemy tą pętlę naszą. Obróciło i może jechać do przodu. Jedzie, ha, ale tutaj mamy ten zakręt, który jest problematyczny. Bo obróci nas w lewo, nie mogę jechać, obróci nas w lewo, nie mogę jechać i tak się zapętlimy tutaj w tym miejscu. Więc co zrobić, jeżeli obrócimy się w lewo i dalej nie będziemy mogli przejechać całego naszego dystansu, który tam zdefiniujemy, na przykład 3 obroty kół? No to wtedy niech obróci się o 180 stopni i pojedzie znowu do przodu i od nowa zacznie wykonywać. Wtedy pojedzie tutaj, skręci w lewo, nie mogę, no to obróci się o 180 stopni i pojedzie dalej i takim odbijaniem się od band, od lewej do prawej, w końcu powinien dotrzeć do mety. No to spróbujmy to napisać.
wchodzimy sobie w edycję tego kodu i zaczniemy od otwarcia pętli. While true. Czyli za każdym razem ta pętla cały czas będzie się wykonywała w nieskończoność. Można by zrobić na przykład integer i który byłby równy 0 i później tutaj na tej funkcji dalibyśmy, że ma się wykonywać zawsze, jeżeli i jest mniejsze od 1. Znaczyłoby to samo co true. Czasem możecie się spotkać z takimi rozwiązaniami. Tutaj damy true. Tam oczywiście to by nie zadziałało, bo nie miałem średnika na końcu integera. Tutaj na końcu nie potrzebuję średnika, bo to jest otwarcie pętli, którą otwieramy w nawiasach klamrowych. Dobra, no to co ma się dziać w tej pętli? Najpierw chcemy zobaczyć, czy zwróci nam błąd, jeżeli pojedziemy o te nasze 3 obroty. Więc nasz integer error będzie się równał move 3. Czy jak pojedziemy tutaj, to czy nam zwróci błąd? Jeżeli nam zwróci błąd, czyli jeżeli ta funkcja error będzie inna niż 0, dodamy sobie if error inny niż 0, tak? No to co ma się wtedy stawić? Przepraszam, że tutaj patrzę trochę w bok, tutaj mam na komunikatorze kilka informacji jeszcze, które muszę kontrolować, czy się nic dziwnego nie dzieje. Dobrze, więc mamy to. Jeżeli jest if, otwieramy znowu sobie nasz nawiasik. Jeżeli jest inny niż 0, no to co chcemy zrobić? Chcemy, żeby się obróciło o 90 stopni. No to obróć się o 90. Dobrze. I później ponawiamy to. Sprawdzamy, czy może pojechać. Trzymajmy jakość kodu, czyli tą spację, bo równa się przydało zrobić. I co, jeżeli nie może pojechać? No bo damy ifa i w ifie zapętlone. Można by robić if else'em. Wiem, ładniej by było. Ja lubię ify. Tak, więc jeżeli to się wydarzy, to co mamy zrobić? Mamy się obrócić o 180 stopni. Wygląda na to, że nasz pierwszy program byłby gotowy. Wystartujmy go. Brak nawiasu otwierającego. Ach, no tak. Bardzo ważna rzecz. Zapomniałem podać, w jakich warunkach ma ten if się wykonać. I powielamy to, co tutaj. Dobra, spacja 0. Tak, też spacji nie było. OK. I teraz się skompilował dobrze program. No i go odpalamy. Zobaczymy, co się stanie. Możemy sobie odpalić tutaj. Będzie nam pokazywało, co się dzieje w danym momencie. Pojechaliśmy. Och, nie może przejechać do końca. Więc wykonuje funkcję turn90. Może pojechać. I tutaj nasz tricky zakręt. Zobaczymy, co się wydarzy. Obraca się 90. Nie może jechać dalej. Nie mógł wykonać całej funkcji move3. Więc obrócił się o 180 stopni. Tym sposobem zamknijmy już sobie nasz podgląd, bo widzimy, jak to działa. Gra się toczy i miejmy nadzieję, że tą metodą od ściany do ściany dojedziemy do samej mety. Dobra, kolejny podchwytliwy zakręt, bo zakręt w prawo. Obrócił się o 180. Kolejny podchwytliwy zakręt w prawo. No niestety nasz robot będzie poobijany strasznie pod koniec tego przejazdu, ale wygląda na to, że póki co daje radę. Pamiętajcie, wykorzystujemy raptem 3 funkcje. Error mode, move i turn. Nasza wiedza o tym języku jest niemal zerowa. Mamy bardzo mało funkcji, które znamy. A jednak dajemy radę przejechać labirynt. I to nieważne, w jakiej on byłby formie, jeżeli mamy jedną ścieżkę, przejedziemy. Tak samo, jeżeli chcecie kiedyś wyjść z labiryntu, zawsze trzymajcie się po prostu lewej ściany. O ile to nie jest wyspa, damy radę.
Dojechaliśmy. Dobra robota, misja wypełniona. Dobrze, wróćmy do niej. Labirynt. I tutaj samo nam podaje następną możliwą funkcję. Dobrze. No to dodajmy ją do naszej listy. To jest funkcja radar. Radar pozwala nam określić, czy co jest w naszej okolicy, albo gdzie się znajdują przedmioty, które są na naszej drodze. No i dobrze, tutaj znowu dodam, stworzymy nowy program o nazwie Labirynt 2. Zazwyczaj są test, WSAD, jeżeli to są szybkie programy, a później jest kopia, final, wiadomo jak to wygląda na pulpitach. No dobrze, zaczniemy od otwarcia pętli. While true. Co nasz robot ma robić? No dobrze, możemy użyć funkcji radar, ale czego ten radar ma szukać? To najpierw stwórzmy jakieś obiekty, jakieś informacje, miejsca w pamięci, gdzie to będzie zapisywane. Damy object, to nam określi, że tworzymy jakiś obiekt. Front, czyli co jest przed nami. Left, to jest, co jest po lewej. Right, co jest po prawej. Dobrze, więc teraz określmy. Teraz na razie tylko stworzyliśmy. Dla komputera dalej to są nic nieznaczące słowa front, left, right. Trzeba określić, co to znaczy front. Więc front to będzie co? To będzie nasza funkcja radar. Czyli szukamy. Szukamy czego? Na dole mamy podpowiedź, że tutaj to, co będzie w nawiasie, po kolei musi być kategoria, kąt, focus, min, max, sensor, filter, bla, bla. Zaraz do tego dojdziemy. Najpierw musimy wiedzieć, czego szukamy. My będziemy wypatrywali, czy przed nami jest przeszkoda. Moglibyśmy tutaj poszukać w instrukcji wszystkich tych kategorii, jak to się nazywa. Ja na szczęście mam swoją ściągawkę i wiem, że to się nazywa barier. I na czerwono określone, czyli dobrze przepisałem. Dobrze. Teraz, żeby określić, czy szukamy czegoś, co jest przed nami, to wybieramy, jaki jest kąt startowy radaru. W naszym przypadku kąt startowy radaru to jest 0. Jak szeroko ma patrzeć? Wybieramy, że ma patrzeć pod kątem 45 stopni przed siebie. Na jakim dystansie ma szukać? No, chcemy, żeby nasz robot za jednym razem przejeżdżał powiedzmy 5 obrotów, więc też dystans, na jaki będziemy patrzyli, to jest mniej więcej taki sam. Będzie od 0, czyli od tego, co jest tuż przed nami, do 5. I to jest nasze opisane, czym jest nasz przód, nasz object front. Tym samym sposobem zrobimy sobie object left, radar, barier. Tylko, że tutaj musimy kąt, od jakiego będziemy patrzeć, w lewo, czyli 90. Też patrz na szerokość field of view 45 stopni od 0 do 5. I tak samo right. To będzie radar, barier. Tutaj od minus 90, czyli w prawo, ale tak samo 45 stopni field of view od 0 do 5 i średnik na końcu. Dobrze. I teraz mamy nasze podstawowe zmienne tutaj opisane, zmienne, stałe. To teraz, co ma robić w przypadku różnych sytuacji? No dobrze, jeżeli nic nie ma przed nami, więc jeżeli front równa się 0, czyli jeżeli nasz radar nie zwraca nic, to co mamy zrobić? Pojechać do przodu. Pojedź o 5. Bo na taki dystans patrzyliśmy, tam na pewno nic nie ma. Jedź o 5. I teraz, jeżeli byśmy tutaj dali następne ify i tak dalej,
To nie jest to, czego szukamy. Teraz, jeżeli wykonał tą naszą funkcję, no to chcemy wrócić do początku pętli, do początku Wile'a. Więc, żeby olać wszystko to, co jest niżej, damy Continue. I to sprawi, że jeżeli daliśmy radę przejechać 5 do przodu, wracamy do Wile'a. Znowu nasz radar określa te funkcje. Pokażę Wam, czemu to jest ważne, że opisanie front, left i right jest wewnątrz Wile'a, a nie na zewnątrz. Dobrze, mamy tak. Tworzymy sobie następnego ifa, bo jeżeli nie mógł pojechać do przodu, no to niech pojedzie w lewo. Jeżeli left jest czysty, to co ma zrobić? Jak myślicie? Ha, przerwa jak w TVP. Ma się obrócić o 90 stopni. Tak jest. I co, ma od razu jechać? Nie, nie musi, bo on obróci się o 90 stopni i sprawdzi najpierw, czy przed nim na pewno jest pusto. Czyli damy tutaj continue. I w przypadku, jeżeli przed nami coś stało, obrócimy się w lewo, damy continue, bo pierwsze się continue nie wykonało, i wracamy. Sprawdzamy znowu, co jest front, left, right, na nowo to opisujemy i lecimy. Czy przed nami coś jest? Nie ma? To jedziemy. Jest? No to sprawdzamy z lewej. Ale z lewej też coś jest. No to zobaczmy. Dodajmy sobie następnego if i tutaj sprawdźmy, czy z prawej jesteśmy czyści. Jeżeli z prawej jest pusto, obracamy się o minus 90. I continue. Jeżeli to wszystko się wykonało, jesteśmy u celu. Ale dalej on będzie szukał i się obracał, szukał i się obracał, szukał i się obracał. Nie chcemy tego, więc damy break. I taki program powinien przejechać, pozwolić naszemu robotowi przejechać. Program jest już bardziej skomplikowany, ale dzięki temu nie powinniśmy obijać się o ścianę. Zobaczmy, czy wyszło, czy nie zapomniałem o żadnym średniku. Zapomniałem o średniku, zamów. Niech żyją kompilatory. I odpalamy nasz program. Co się wydarzy? Jedziemy, znalazł przeszkodę, odwraca się ładnie. I triki zakręt w prawo, dajemy radę. Więc widzimy, że znając już dodatkową funkcję radar, jesteśmy w stanie naprawdę oszczędzić naszego robota z zderzeniami. On przejeżdża o 5, czyli o ten nasz jeden cały kwadracik tutaj do przejechania, akurat jest na 5 obrotów kół. I dojeżdżamy do mety. Jeżeli dojedzie do mety, powinno się odpalić tutaj nam break. Program się zakończył. Jesteśmy na końcu. Dobra robota. Misja została wypełniona. No to teraz zostaje nam ostatnie podejście. Damy podstawy, labirynt, graj. I dodajemy sobie nam funkcję tam na dole, go to. To jest pokazane, jak ważne jest, żeby najpierw przejrzeć dokumentację, bo może jest tam jakaś funkcja, bardzo fajna funkcja, która oszczędziłaby nam cały poprzedni krok. Bo zrobiliśmy fakt, robota przejechał wszystko perfekcyjnie. Ale ten kod, no, jak tutaj w niego zajrzymy, trochę linijek nam zajął i trzeba było pomyśleć, jak to zrobić. Chociaż nie jest tak ciekawy jak ten, gdzie z bardzo ograniczoną ilością funkcji, tylko naszą logiką mogliśmy przejść cały labirynt, obracając się o 180 stopni. Tutaj stworzymy nowy program. Labirynt 3. Teraz pytanie, co robi nasza funkcja goto? Nasza funkcja goto sprawia, że nasz robot pojedzie tam, gdzie chcemy. Sam znajdzie najkrótszą drogę. Tylko oczywiście trzeba wyznaczyć mu cel. Więc naszym celem tutaj będzie nowy obiekt, który stworzymy. I naszym obiektem nazwiemy go meta. I musimy określić, czym jest meta. Mamy funkcję radar. Więc ta platforma, która jest na końcu naszego labiryntu, to jest tak zwany goal area. To też moglibyśmy wyczytać sobie tutaj w naszym podręczniku. Albo jeżeli klikniemy tutaj, jest koniec. Niestety gra jest w połowie po polsku. Normalnie by się nazywało goal area. Też moglibyśmy to znaleźć w kategoriach
Gdzieś tu pewnie jest. Flagi. No, tą dokumentację warto by jednak sobie wydrukować najpierw. O, tutaj mamy. Finishing pad. Goal area. Więc to jest słowo, którego szukamy. Skopiujemy sobie. Więc teraz. Czym jest nasza meta? Musimy opisać to słowo, tak? Więc meta to będzie radar. Goal area. Dosyć proste? Na początek tak. No i co? I teraz wystarczy nam go to? Na dobrą sprawę tak, bo go to pokazuje nam, że musimy określić, gdzie chcemy iść. Go to i w nawiasie damy, że to jest meta i podparametr tego, co wyciągamy z radaru, czyli position, bo to radar daje nam jednocześnie i wysokość, i względną pozycję naszą do tego obiektu. Nam to nie jest potrzebne. My potrzebujemy tylko parametru position. Cały nasz kod zajmuje 3 linijki. Zobaczmy, czy się wykona. Trzy linijki kodu. Pokazuje nam to, że w zależności od tego, ile znamy, na ile znamy nasz język, którym piszemy, możemy osiągnąć te same efekty różnymi metodami. I to chciałem wam dzisiaj pokazać, że zaawansowany użytkownik od razu użyłby funkcji GoTo. Najprościej, szybko rozwiązujemy problem, zdajemy się na to, co nasz system, co nasz program już potrafi. Ale jeżeli tego nie potrafimy, jeżeli jesteśmy dopiero podstawowymi użytkownikami, którzy znają tylko i wyłącznie move i turn, też możemy rozwiązać ten labirynt, wcale nie hardkodując całej ścieżki do przejechania, czyli pojedź 5 do przodu, skręć w lewo, pojedź 5 do przodu, skręć w lewo, pojedź 5 do przodu, skręć w prawo, bo tak też moglibyśmy to rozwiązać, ale tylko jeżeli znamy ten labirynt. My nie znaliśmy, a mimo wszystko daliśmy radę to przejechać. W opisie do tego filmu dam link do tej gry. Ta gra zdobyła certyfikację MEN-u Ministerstwa Edukacji Narodowej jako zatwierdzona pomoc dydaktyczna, więc nie czuję się tutaj zły, że wam to polecam. Jest to freeware, bardzo fajnie wspierany przez dobre community i życzę wam, żebyście z tym mindsetem, z tym podejściem, że nawet jeżeli czegoś jeszcze nie umiem, to nie znaczy, że nie jestem w stanie wykonać zadania, kontynuowali dalszą naukę programowania. Dzięki.